Podziękowania dla patronów, to dzięki waszemu wsparciu miałem siłę, aby ukończyć ten materiał. Film, który za chwilę obejrzysz, rodził się w ciężkich bólach. Jednak dołożyłem wszelkich starań, aby był jak najbardziej zrozumiały. Enjoy! Ray tracing to najprościej mówiąc śledzenie promieni światła. Ta krótka definicja mówi w sumie wiele, ale niekoniecznie wyjaśnia jak to działa. Jak zapewne wiecie, jest to bardzo mocożerna funkcja, która wymaga potężnych komputerów do obliczania tych nieszczęsnych promieni. W zasadzie ray tracing jest dziś w każdym filmie, w którym wykorzystuje się grafikę 3D. To dzięki niemu Hulk przemierzający Nowy Jork wygląda jakby faktycznie tam był. Problem z tym jest taki, że wszystkie filmy nie są liczone w czasie rzeczywistym, a renderowane na potężnych stacjach graficznych. I tutaj wchodzi na scenę Nvidia, która wprowadziła takie rozwiązanie w czasie rzeczywistym wraz z premierami kart RTX, co jest ogromnym krokiem naprzód, choć w dosłownym rozumieniu działania ray tracingu działa to trochę inaczej. Okej, okay, ale jak to się sprawdza w grach i czy w ogóle mi to potrzebne i w zasadzie co to daje? Film, który za chwilę obejrzycie, jest mocno techniczny, ale będę starał się upraszczać niektóre rzeczy i wyjaśniać je w przystępny sposób, więc nie trzeba być grafikiem z 15-letnim stażem, aby zrozumieć, o co w nim chodzi. Ray tracing daje możliwość przedstawienia fizycznie poprawnych odbić, nie tylko światła, ale też innych obiektów. Najprostszym przykładem są lustra. Zaraz ktoś powie: "Lustra? Lustra są od czasów Duke Nukem 3D i sprawdzają się świetnie", więc po co komu coś takiego? Jest to prawda, lustra w grach są od dawna. Zanim jednak odczarujemy te wszystkie triki i zobaczymy, co jest po drugiej stronie lustra, zauważcie, że bardzo często w grach omija się ten, zdawałoby się, prosty obiekt, maskując go z biciem, nieudolnie wstawiając coś, co lustro ma przypominać, lub po prostu ignorując odbicia. Dobra, do lustra dojdziemy. Najpierw skrócona wersja, jak działa światło w realnym świecie, abyście wiedzieli o czym w ogóle mówimy. Rozejrzyjcie się po swoim pokoju. Obiekty w zasięgu wzroku, łóżko, krzesło, sto spłyt z pornosami. Wszystko to widzicie dzięki temu, że światło, które posiada wszystkie kolory, choć w zasadzie wydaje nam się przezroczyste, pada na przykład przez okno, odbija się od obiektu i trafia do waszego oka. Jeśli na swojej drodze spotka na przykład niebieską piłkę, ta odbija tylko kolor niebieski, a pozostałe kolory są przez nią pochłaniane. Taki strumień fotonów trafia do naszego oka i widzimy dany kolor piłki lub książki. W teorii, jeśli ktoś by wynalazł materiał, który przepuszcza promienie słoneczne i ich nie załamuje, byłby niewidzialny. Lub w drugą stronę, tutaj już łatwiej, materiał, który pochłania wszystkie kolory, byłby widzialny jako czarna plama. Taki materiał w sumie istnieje, nazywa się Venta Black i pochłania 99,96% światła. Ilość fotonów, które wpadają przez okno jest gigantyczna, jednakże nie wszystkie trafiają do naszych oczu. Część odbija się od mnóstwa innych obiektów i rusza w dalszą drogę, odbijając się od napotkanych rzeczy trochę jak bila po stole od bilarda. Za każdym razem wytracając jednak część swojej energii, ale i przekazując cząsteczkę barwy kolejnym obiektom. Na które trafiła. Teraz wyobraźcie sobie długi korytarz z jednym oknem. Im dalej będziemy szli korytarzem, tym będzie coraz ciemniej, gdyż fotony odbite od ścian wytracają z czasem swoją energię. Im dalej, tym mniej ich dociera. Teraz powiem coś, co wielu z Was zaskoczy. Światło w grach, jak i odbicia nie istnieją. Przynajmniej nie fizycznie poprawne. To wszystko to sztuczki, które symulują, jak miałoby wyglądać oświetlenie i odbicia w danej grze. Engine odblicza, jakie jest jego natężenie, jaka odległość, jak obiekt powinien wyglądać, jednakże to wciąż sztuczka. Świat gry jest widziany jako następujące po sobie płaskie obrazy, a nie jako trójwymiarowa przestrzeń. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta: wydajność. System nie musi obliczać obiektów, które są za czymś ukryte, nie ma potrzeby przeliczania ścian, których nie widzimy. Ciężko to trochę sobie uzmysłowić, gdyż postrzegamy grę jako środowisko 3D. Jednak to co widzimy na ekranie to płaska klatka generowana na naszym monitorze. Ale, ale, przecież widzę, że umieszczona lampa w grze świeci i oświetla bliskie obiekty. Engine gry nie widzi światła jako strumienia fotonów. Skupia się na tym, jak wygląda oświetlony obiekt, a w zasadzie składające się na niego piksele. W tym wypadku światło, jego intensywność, kolor jest jedynie parametrem, który wpływa na kolor piksela. Ktoś mógłby teraz zapytać, a jak na przykład było w mrocznych czasach, panie procesorze? Tutaj sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, bo było parę prób poradzenia sobie z generowaniem grafiki 3D. Warto wspomnieć o voxelach, czyli pikselach, które posiadają także głębokość. Każdy z nich to malutki sześcianik, z których zbudowany jest świat. Trochę jak Minecraft, jeśli przyjmiemy, że jedna jednostka w Minecrafcie to jeden voxel. Technologię zastosowano na przykład w Comanchu lata temu, ale i na przykład w Outcast czy w Blade Runner. Problem z wokselami był taki, że nie obsługiwał akceleracji 3D i wszystko musiało być wyliczane przez procesor, co zawężało krąg odbiorców do kilku procent. Taki outcast był cały wokselowy, ale na przykład Blade Runner wykorzystał woksele jedynie do budowania postaci. W mrocznych czasach, gdy wychodził Wolfenstein do generowania grafiki zastosowano tzw. raycasting. Kamera wysyłała promienie po jednym na każdy piksel ekranu. Jeśli natrafiał na obiekt, na przykład czerwony trójkąt, oznaczał czerwony piksel na ekranie. Wydaje się to eleganckim rozwiązaniem i szybkim. Jednak problem był, gdy jeden obiekt zasłaniał drugi. Wtedy tylko pierwszy obiekt był oznaczany na macierzy pikseli. Powodowało to dość spory problem z aliasingiem. Prowadzono więc ustrojstwo, które nazywa się Z-buffer. Jest to mapa w odcieniach szarości, która określa odległość od kamery poszczególnych obiektów. Im dalej od kamery, tym ciemniejszy obiekt. Wbrew pozorom tą technikę używa się do dzisiaj w grafice komputerowej do generowania głębi ostrości na obrazie lub animacji. Eleganckie rozwiązanie, jeśli nie wiesz na czym chcesz zogniskować uwagę widza na scenie. No dobra, ale co z tymi lustrami? Przecież są w grach i to całkiem udane. Zauważcie, że funkcjonujące lustra zazwyczaj są w niewielkich pomieszczeniach, często zaciemnionych. Jest to niewielkie, zamknięte środowisko. Dlaczego? Ponieważ w wypadku lustra Engine musi renderować każdą klatkę podwójnie z perspektywy gracza i drugą z perspektywy lustra. Zazwyczaj ta druga klatka jest w niższej rozdzielczości, co widać gołym okiem. Tak wyrenderowaną klatkę nakłada się na powierzchnię lustra, co ma symulację odbicie. Technika nazywa się planar reflection. Najprościej ujmując, nie jest to odbicie, tylko drugi raz wyrenderowana klatka tego samego pomieszczenia z innej perspektywy. Jasnym jest, że takie odbicia są niezwykle mocożerne, gdyż procesor graficzny musi wykonać dwa razy więcej obliczeń dla jednej klatki. Wyobraźcie sobie teraz jakiegoś sandboxa, gdzie dla każdej powierzchni lustrzanej jest obliczana osobna klatka. Raczej by to nie śmigało w 60 FPS-ach, nie? Często można zauważyć, że odbicie posiada Mniejszą rozdzielczość. Dzieje się tak po to, aby ograniczyć zużycie zasobów przy generowaniu takiego obiektu. Mniejsza rozdzielczość. Mniej wykorzystanej mocy. Jeśli pamiętacie kultowego Silent Hill 2, zapewne kojarzycie scenkę z początku gry, gdy James przeglądał się w lustrze w publicznej ubikacji. Choć gra ma ponad 15 lat na karku, odbicie wydaje się idealne. Jak to zrobiono? W najprostszy możliwy sposób. Wymodelowano drugi raz te same obiekty z lustrzami odbitymi teksturami i wstawiono za lustro. Drugą opcją jest Screen Space Reflection. Rozwiązanie mniej mocożerne znajduje zastosowanie w odbiciach w wodzie, czy na przykład odbicia miasta w kałużach. Działa to na takiej zasadzie, że klatka jest renderowana drugi raz z miejsca, w której stoi na przykład postać i nakładana na obiekty. Wadą i w zasadzie zaletą tego rozwiązania jest to, że renderowane jest tylko to, co widzi kamera. Gdy przesuniemy kamerę w dół, odbicia zaczną znikać na scenie, gdyż na przykład dachy obiektów, które powinny. Być widoczne w odbiciu, nie są widoczne dla kamery. Z tego typu rozwiązania korzysta na przykład Red Dead Redemption 2. Zerknijmy na jeszcze jeden tytuł. Forza Horizon 4, która korzysta z tego samego rozwiązania. W karoserii wszystko ładnie się odbija. Wszystko? No niestety nie. Engine pomija część obiektów, na przykład wszystkie ruchome, w celu zaoszczędzenia zasobów. I o ile drzewa, ulice ładnie się odbijają, tak stojący na poboczu traktor niestety już nie. Ostatnim sposobem najmniej żerającym zasoby to Cube Mapping. Wyobraźcie sobie sześcienny pokój, po którym możecie się rozglądać w 360 stopniach. Zazwyczaj tego typu mapy są rozpięte na kuli. Cube Mapping działa identycznie, z tym że mapa jest rozpięta nie na kuli, ale na sześcianie. Następnie tekstura z sześcianu jest nakładana na odbicia w obiektach. Jasnym jest to, że odbicie nie odbije obiektów ruchomych czy interaktywnych, ale tylko jedną nieruchomą teksturę. Fajnie to pokazuje Spiderman na Playstation. 4. budynki mają osobną cube mapę, która odbija tło. Jeśli jednak zerkniecie do tyłu, zauważycie, że w oknach odbija się zupełnie co innego niż to, co jest w rzeczywistości. Nie wspominając o tym, że postać Spidermana jak i czegokolwiek poza tłem nie odbija się w ogóle. Innym przykładem, bardziej eleganckim, jest Grand Theft Auto V, gdzie dla każdej kolejnej klatki jest generowana osobna cube mapa nakładana na obiekty refleksyjne, na przykład samochód. Każdy bok takiej cube mapy ma jedynie 128 na 128 pikseli. Niewiele, ale do zbudowania złudzenia odbicia w zupełności wystarczy. Fajnie, ale jak w zasadzie działa ten cały ray tracing? Zanim do tego przejdziemy, jeszcze parę informacji, które pomogą Wam to zrozumieć. Każda gra 3D składa się z modeli. To bohater, tło, asety, wszystko jest modelem 3D. Każdy model składa się z poligonów. Jest to najprościej mówiąc czworokąt, którego wierzchołki znajdują się w przestrzeni trójwymiarowej. Każdy taki czworokąt składa się z dwóch trójkątów. W grafice 3D nie istnieje coś takiego jak idealna kula. Nawet ta składa się z w pewnej ilości poligonów. Weźmy na przykład łysą czachę agenta 47. Widać, że nie jest to obła kula, a składa się ze ścianek. Wraz z czasem i rosnącą mocą komputerów model czachy się zagęszczał. Łysina agenta dostawała coraz więcej poligonów i głowa stawała się coraz bardziej obła. I choć dziś wygląda to całkiem przyzwoicie, to wciąż każdy obiekt zbudowany jest z poligonów, a te tworzą dwa trójkąty teraz jak obraz 3D jest konwertowany na płaski obraz monitora oto siatka która reprezentuje rozdzielczość naszego monitora no w uproszczeniu. Wrzućmy sobie na scenę trójkąt, który istnieje w przestrzeni trójwymiarowej, oraz dodajmy kamerę, czyli to, co widzi gracz. Teraz każdy z wierzchołków trójkąta wysyła jeden promień światła w kierunku kamery. Promienie przecinają się w pewnym momencie z siatką, i przez to wiemy, gdzie na naszej scenie są trzy wierzchołki trójkąta. Następnie mechanizm pyta, czy w obrębie tych trzech wierzchołków dany piksel zawiera fragment trójkąta. Jeśli tak, koloruje go na czerwono. Jeśli nie, Pixel zostaje czarny. Otrzymujemy takie coś. Jasnym jest, że im wyższa rozdzielczość, tym trójkąt jest wyraźniejszy. Do tego dorzucamy jeszcze anti-aliasing, który powoduje, że trójkąt zaczyna przypominać faktycznie trójkąt, a nie jakiś nieludzki bohomas. Technika nazywa się rasteryzacją i do dziś jest wykorzystywana w grze, choć w trochę bardziej zaawansowanej formie. Rasteryzacja polega na spłaszczeniu trójwymiarowej sceny, którą widzicie na ekranie, do postaci obrazka. Operacja jest wykonywana 60 lub 30 razy na sekundę, przez co sprawia wrażenie ruchu trójwymiarowej przestrzeni. Trochę podobnie jak na przykład film z gameplayem. Składa się on z pewnej liczby nieruchomych obrazów, jeśli jednak zaczniemy je zmieniać z odpowiednią prędkością, nastąpi złudzenie ruchu. System rasteryzacji działa na podobnej zasadzie, jednak rasteryzacja ma pewną wadę. Właśnie z Renderowaniem realistycznego oświetlenia, i tutaj z pomocą przychodzi RAY Tracing. Mając tą wiedzę, przejdźmy do Meritum. Stwórzmy sobie ponownie ekran składający się z siatki, gdzie każde jej oczko to jeden piksel. Dodajmy światło, kamerę i jakiś obiekt. Teraz w normalnym świecie fotony by wpadały ze światła na obiekt i trafiały do kamery. Ma to jednak tutaj gigantyczną wadę. Ogromna ilość fotonów by nie trafiała do kamery, więc mnóstwo mocy szłoby na marne. Inna sprawa, że ilość takich strumieni musiała być niewyobrażalnie wielka. Więc co zrobiono? Odwrócono ten proces. Prześledźmy to. Kamera, bądź jak chcecie. Oczy postaci, na przykład w grze FPS wypuszczają wiązkę fotonu, więc niejako od razu mamy limit tego, co ma być wyrenderowane do tego, co widzi aktualnie kamera. To fajnie widać w dzisiejszych grach, otóż to, czego nie widzimy, co jest za plecami postaci, nie jest renderowane. Dawniej na przykład w GTA 3 wystarczyło obrócić się do jakiegoś pojazdu plecami, aby ten zniknął, gdyż konsola wyrzucała z pamięci niepotrzebne modele, na które gracz nie zerkał. A więc strumień trafia w jakiś obiekt i teraz, od tego momentu odbijany jest promień, który nosi nazwę Shadow Ray, który leci w stronę światła. Jeśli nie napotka na swojej drodze przeszkody, silnik renderujący dostaje informację, że dany fragment obiektu jest oświetlany bezpośrednio przez światło i koloruje piksel na matrycy w odpowiednim kolorze. Jeśli jednak napotka na jakąś przeszkodę, wychodzi z założenia, że obiekt jest w cieniu innego obiektu i odpowiednio koloruje dany piksel. Ok, skomplikujmy to bardziej. Co z obiektami, które są refleksyjne, np. przykład kula chromu? Cóż, jeśli natrafi na taki obiekt, obok Shadow Ray jest wysyłany promień zwany Reflection Ray, który określa, jak odbije się on od obiektu. Teraz Reflection Ray porusza się dalej, jeśli natrafi na inny refleksyjny obiekt, ponownie zostanie odbity, ale i od tego odbicia powstanie kolejny Shadow Ray, który leci w stronę światła. Reflection Ray będzie się odbijał do momentu, aż nie natrafi nic na swojej drodze. Dodajmy trochę więcej, co jeśli obiekt jest przezroczysty lub półprzezroczysty. Światło w takim obiekcie będzie się załamywać, więc na zetknięciu promienia z obiektem wysyłany jest kolejny promień zwany refractive ray, który określa jak zmieni się kierunek światła po przejściu przez obiekt z przezroczystością. Dorzućmy jeszcze coś, co nazywa się indirect illumination. Jeśli światło trafi bezpośrednio na obiekt, mamy wtedy do czynienia z czymś zwanym direct illumination. Przypomnijcie sobie teraz światło odbite od piłki i książki. Fotony wędrują dalej, zabarwiając i oświetlając pobliskie obiekty lub kolorując przestrzenie kolorem z odbitego obiektu. To właśnie indirect illumination. Zerknijcie na dwa screeny. Oba są oświetlone tylko jednym światłem. Jednak w jednym z nich światło odbija się od obiektów i oświetla resztę sceny. Zwróćcie uwagę na tzw. Color bleeding, czyli kolorowanie powierzchni obiektami, które z nim sąsiadują. Drugi to najprostsze oświetlenie, w którym fotony nie wędrują. Skomplikowane? Ilość operacji, które trzeba wykonać, jest niewyobrażalna i jedna klatka renderowanego obrazu z ray tracingiem potrafi liczyć się kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin. Ale w grach potrzebujemy 60 ramek na sekundę, więc jak to rozwiązać? Nvidia z prowadzeniem kart z rodziny 2000 wprowadziła pojęcie RTX, jednak nie jest to Ray Tracing, jaki rozumieją graficy 3D. Nazwałbym go bardziej ray tracingiem hybrydowym. Normalnie każda scena wykonana w programie 3D jak 3D Max, Blender, Maya, musi być wyrenderowana, czyli procesor lub karta oblicza strumienie fotonów i wykonuje skomplikowane operacje odnośnie odbijania się ich od obiektów itd. itd. Klatka, którą widzicie w rozdzielczości Full HD, renderowała się około 5 minut. A to tylko jedna klatka. Więc w jaki sposób karty Nvidia potrafią renderować klatki 40-60 razy na sekundę? No właśnie, teraz postarajcie się nadążyć za tym, co powiem. Weźmy sobie na przykład renderera V-Ray, który potrafi działać w dwóch trybach. Tryb bucketowy, który dzieli cały obraz na małe kwadraty i każdy z tych kwadratów jest renderowany osobno przez jeden rdzeń procesora. Im więcej rdzeni, tym więcej baketów, więc i szybciej się renderuje. Tutaj odszumianie renderu dzieje się m.in. przez podane parametry światła, jak i globalny parametr noise. Zapomnijcie o tym. Drugim sposobem renderowania, który nas bardziej interesuje, jest rendering progresywny. Składa się on z tak zwanych przejść, czyli pasów. Im więcej pasów, tym lepiej obraz wygląda. W sporym uproszczeniu powiedzmy, że za każdym razem kolejne przejście delikatnie odszumia obraz. Tak wygląda obraz po przejściu 10 pasów. Tak, 20, 30, 100 czy 2600 pasów. Scena oczywiście jest bardzo zaawansowana i wymaga sporo czasu dla każdego przejścia w grze. Przy mniejszej ilości poligonów liczy się to o wiele szybciej. W grafice 3D każdy materiał jest w jakiś sposób refleksyjny. W grze tylko wybrane obiekty, co też zmniejsza mocożerność całego przedsięwzięcia. Teraz v ma funkcję zwaną V-Ray RT, która umożliwia podejrzenie w czasie rzeczywistym, jak będzie wyglądał nasz render. Jednak nie jest to 60 fps, ale tak na oko może z 5, ale to nie ma znaczenia. Jesteśmy w stanie ustalić sobie odpowiadający nam kąt kamery, z którego będziemy mogli renderować scenę. Zauważcie, że podczas ruchu kamery scena jest bardzo zaszumiona. Jeśli jednak zostawimy ją na chwilę w spokoju, v zacznie renderować obraz z kolejnymi przejściami. Z racji, że Nvidia nie dzieli się zasadą działania silnika renderującego RTX, tutaj opieram się trochę na moich domysłach i doświadczeniu. Cały proces renderowania w czasie rzeczywistym w v jest oczywiście za wolny, ale Nvidia udało się to obejść. Na moje rozumowanie działa to w taki sposób, że każda klatka dostaje kilkanaście lub kilkadziesiąt przejść, które generują się dość szybko. Jednak obraz jest tak zaszumiony, że nie nadaje się on do niczego. To może potwierdzić pierwsze demo ray tracingu w czasie rzeczywistym od Remedy Entertainment, gdzie obiekty miały na odbiciach gigantyczny szum. Jednak wtedy pierwszy krok został został wykonany. Teraz wchodzi funkcja odszumiania opracowana przez Nvidia, która działa lepiej niż dobrze. Zamiast renderowania kolejnych pasów i generowania coraz lepszej grafiki, obraz po prostu jest odszumiany przez kartę. Przez to wydaje się gładszy. Zerknijmy na obraz, który miał jedynie 3 przejścia. To niezwykle mało, ale Nvidia Denoiser robi całkiem przyzwoitą robotę. Obraz będzie dokładniejszy przy 10-20 pasach. W mojej opinii głównym bohaterem nie jest sam ray tracing, ale system odszumiania obrazu, który skraca czas renderowania klatek o gigantyczne wartości i potrafi przetworzyć grafikę w 40-50 ramkach na sekundę. A więc cały proces ray tracingu przebiega tylko w pierwszych milisekundach renderowania klatki. Potem wchodzi algorytm odszumiania, więc ray tracing w rozumieniu grafika 3D nie jest pełny. Niemniej sprawdza się to całkiem nieźle i w grach wygląda bardzo dobrze. Nadal ciężko uzyskać 60 fps z racji bardzo skomplikowanych algorytmów operacji wykonywanych na każdej jednej klatce, ale z biegiem lat myślę, że Nvidia będzie w stanie to ulepszyć. Jest to kwestia zwiększenia procesorów RT odpowiedzialnych za te wszystkie przeliczenia. A więc Engine RTX widzi scenę jako przestrzeń 3D. Odbicia mogą być generowane dla wszystkich obiektów, cząsteczek, postaci, tła. Zazwyczaj do tej pory odbicia unikały obiektów ruchomych. Jeśli dodamy do tego odbicia fotonów od obiektów, uzyskamy niezwykle realistyczną scenę, którą można nazwać fotorealizmem. Jedną z pierwszych gier, która w pełni korzystała z tej funkcji jest Battlefield 5. Zwróćmy uwagę, że nawet najmniejsze elementy, jak ruchome, liście czy cząsteczki odbijają się w powierzchniach refleksyjnych. Ze względu na spore wymagania technologii zastosowano pewien obszar, na którym ray tracing działa. Zauważyłem, że wraz z kolejnymi patchami ten obszar jakby się powiększał. Jeśli oddalimy się od jakiegoś obiektu za bardzo, jego odbicie zniknie. Najprościej sobie to wyobrazić, że nasz bohater porusza się w dużej kuli, w obrębie której ray tracing działa, a poza nią już nie. Oczywiście można biadolić, że póki co w zasadzie nie ma gier, które to wykorzystują. Nierzadko wymaga to zmian w całym engine, gdyż komputer musi zacząć inaczej myśleć, aby taką scenę wyświetlić. Zapewne w wielu przypadkach wtłoczenie tej funkcji w istniejący tytuł może być niemożliwe. Raytracing zacznie się pojawiać w nowych grach, to na pewno, ale mało prawdopodobne, aby deweloperzy wzięli na bary ogrom pracy w przeprojektowywaniu całych silników, aby zyskać realizm w grach której już nikt nie gra. Jednak powiedzmy sobie szczerze, na zastosowanie tej fascynującej funkcji w sandboxie. Jeszcze poczekamy i to poczekamy bardzo długo. Nawet Pixar znany z fantastycznych animacji. Ray Tracing wprowadził dopiero przy renderowaniu pierwszej części aut, gdyż był świadomy zasobów, jakie będą potrzebne do zrenderowania jednej klatki animacji. Ray Tracing to przyszłość grafiki. Nie jest to game changer, ale bardziej kosmetyka, jednak we sprawnych rękach nagle grafika na naszych monitorach czy telewizorach może zmienić się w coś, czego byśmy się nie spodziewali. Na tą chwilę Tech dema robią ogromne wrażenie. Pierwsze gry już się pojawiły, kolejne już są zapowiedziane. Święty graal Grafiki, Ray Tracing w czasie rzeczywistym został zdobyty, pora na żmudne udoskonalanie technologii.